Uwaga, film może zawierać spoilery, więc jeśli przez ostatnie 20 lat twój wujek Harry pieścił cię analnie w piwnicy, to oglądasz na własną odpowiedzialność. W życiu mężczyzny są pewne chwile, w których może, a nawet powinien zapłakać. Takimi chwilami są, kiedy twoja ukochana drużyna przegra decydujący mecz, albo kiedy bossowi w Dark Souls zostanie centymetr HP i nagle wyłączy ci się ten pierdolony pad i zginiesz. Jednak są też pewne filmy, przy których naprawdę można się wzruszyć lub rozpłakać jak dziecko. Zatem w dzisiejszym odcinku troszeczkę poważniej przedstawię wam filmy, które sprawią, że rozpłaczesz się ze wzruszenia. Ale zostaw tutaj łapeczkę w górę, bo jak się rozpłaczesz, to zapomnisz. Zielona mila. Szczerze to nigdy nie płakałem na żadnym filmie, ale ten film był wyjątkiem i już nie chodzi o to, co się działo z samym głównym bohaterem, który skazany za zbrodnie, które nie dokonał, musiał zostać stracony przez egzekucję. Najgorszym fragmentem, jaki sprawił, że się kurwa poryczałem jak dziecko, był ten, którym ten jebany w dupę kurwisza na śmierć pierdolony klawisz w dupę zajebany zgniótł tego szczurka słodkiego, jedynego przyjaciela skazanego na śmierć. Mr. Jingles był zajebistym szczurkiem i jako, że kiedy film miał swój hype i każdy go oglądał, to miałem swojego własnego chomika, Gienie, Genovefe, to popłakałem się. Po prostu jakbym miał zaraz wpierdol od matki dostać. Serio. Ale czasami tak bywa, że cierpienie zwierząt bardziej nas rusza niż ludzkie. Forrest Gump. Smutna historia ukazująca, że w życiu nie każdy ma łatwo, a niektórzy mają wręcz ciągle pod górkę. Jak to mówił sam Forrest, miłość jest niczym pierdnięcie. Jak będzie za bardzo na siłę, to wyjdzie z tego jedynie rzadkie gówno. Jednak najsmutniejsza scena w całym filmie jest, kiedy Forrest odwiedza swoją chorą i umierającą matkę, a ta mówi... Szeregowiec Ryan. Chyba nie ma nic bardziej wzruszającego dla mężczyzny niż widok umierającego żołnierza, który jeszcze kilka scen wcześniej myślał, co zrobi po powrocie do domu. Tym bardziej, że scena umierania trwa kurwa 5 minut, to naprawdę można dostać pierdolca. Nie ma chyba lepszego filmu, który uświadomi widzowi, jaką kurwą jest wojna i że z Call of Duty raczej niewiele ma wspólnego. Król Lew. Tego tytułu chyba nie trzeba przedstawiać. Zapewne większość z was domyśla się, o jaką scenę mi chodzi. Tak, chodzi o scenę śmierci Mufasy. Kiedy mały lewek podchodzi do swojego taty, a ten już się nie rusza i nic już tego nie zmieni. Dzieci płakały, kobiety ryczały, mężczyźni ronili łzy. Taki oto smutny los. I jest jeszcze jeden film, a w zasadzie bajka. Odlot. Dlaczego jest ona wzruszająca? Bo uświadamia nam, jak kurewsko bezlitosny jest upływ czasu, przez który możemy stracić w zasadzie wszystkich bliskich, na których nam zależy, i zostać samemu jak palec. Jakie wówczas znaczenie ma to wszystko, co przeżyliśmy do tej pory? Czy życie w ogóle ma sens? Czy ta kaszanka, co jest w lodówce, już się zepsuła? Na to pytanie niestety wam nie odpowiem. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby obejrzeć jeszcze inne nasze filmy. Zostawcie subskrypcję. Jeżeli macie suba, to naprawdę proszę was, kliknijcie dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia, a będziecie wtedy spoko mordeczkami. Pozdrawiam.